No mission too difficult. No sacrifice too great. Welcome to the Bloody First. You're a long way from Texas, farm boy. Znów ten sen, co? No tak. I tak w kółko. Wyspałem się, teraz ty odpocznij. Tam. Pearson musi zobaczyć, że daje radę. Gówno musi zobaczyć. Nie musisz mu nic udowadniać. Mam dość tego jego pierdolenia. Na mieście jak wyrównujesz rachunki, w ogóle się nie cackasz. Tak zyskujesz szacunek. Przecież wiem o tym. Facet to jednak musi sam stawić czoło trudnościom. Ale szacunek gówno znaczy, jeśli dasz się zabić. Wielkie dzięki, że mi pomagasz. A tak poza tym, stary dobry Michałek wciąż czuwa nad nami, więc nie musimy się o nic zamartwiać. Ciebie nie podejrzewałem o takie rzeczy. Teraz to ja przyjmę każdą pomoc. To co to za sen tak cię ciągle męczy, co? Wilki zagryzały nam bydło. Razem z bratem poszliśmy na nie zapolować. Wtedy zaatakowały. Strzelaj! Próbuję! W porządku? Paul, wybacz mi, ja... Słuchaj, no młody. Bacz się, to nie wstyd. Czas do domu, braciszku. Wtedy przyrzekłem sobie, że już nigdy nie zawiodę Paula. Ale teraz nie tylko bratu muszę dorównać. Jest też Pearson. Znajdź osłonę! Dalej! Turner poprowadzi oddział na plac. Naszym zadaniem jest zapewnić mu osłonę z kościoła. Pytania? Dobrze. Ja mam pytanie! Zachowaj je, Styles, a wygrasz medal. Naprzód! Chyba mnie lubi! Idą na nas! O kurwa! Ogień zaporowy po lewej! Reszta pracuje w prawo! Osłaniam z lewej! Chodzę! Kryjecie! Nacieramy! Osłaniam! Daniel, nie wychylaj się! Szkopskie jeepy, uwaga! Wycofują się! W domu czysto! Do kościoła! Kurwa, szkopy na ulicy! Come on!
Wróg się przemieszcza! Nie wychylać się! Rozproszę się! Niech ktoś mi pomoże! Prosto w cel! Nie mogę chodzić! Wyrzucam granat! Proszę, pomóżcie mi! Nie mogę się ruszyć! Pomocy! Zapołudzony zakłód! Niech mi ktoś pomoże! Weszli mu świeże, Daniel! Pomocy! Roztoczenie! Niech ktoś mi pomoże! Zabiłem go! Nie mogę... Wszystko będzie dobrze! Zabierz mnie... Trzymaj się tam, brachu! Daniel, uratowałeś mi życie! Dobra, Daniel, bierzesz drzwi! Tak jest! Gdzie oni są? Chyba uciekli, kiedy nas usłyszeli. Schowy zostają na pierwszym piętrze! Krycie! Bandi! Bandi! Zdjęty! Pierwsze piętro w tyłu! Miota ciągnia! Wszyscy bandi! Mam go! Ruszam do drzwi! Szkopy rozwalają myśliwce! Rozmaw na jelo! Lepcie rozwalić te działa! Tak, sierżancie! Daniel, Stiles! Chodźcie na wieżę, będziemy ich osłaniać! Cieszę się, że to ty tam będziesz! Bez presji! Spokojnie, osłaniam cię! Oby! Wszyscy na schody! Ruchy! Do drabiny! Macie lęku wysokości, prawda? A to by coś zmieniło? Nie! Ruchy właśnie tam! Widzę z Osmana. Przygotować się! Dobra, ruszyli! Kładź okiem zaporowy, żeby zdjęli te działa przeciwnikowe! Szkopy koło płonącego auta! Zajmij się szkopami, którzy blokują działo przeciwlotnicze! Snajperzy w budynku! Wróć, pierwsze piętro! Jeszcze jeden! Jest ranny! Niemcy, lewa flanka! Kolejne działo przeciwlotnicze na dziedzińcu! Nieobsadzone! Uważaj na nie! Są blisko! Dostał! Pozwól się reszty! Strzelam! Piękny strzał! Czysto! Tak! Udało się! Oczyść im drogę! A wtrachi wjeżdżają na plac! Przypuścili naszych wieżyczki! Nieźle, Daniel! Do pelotek! Szwaby na dachach! Nie pozwólmy im się utrzymać! Masz go! Ostatni! No i proszę! Daniel, szkopy na końcu ulicy! Walą do nich od tyłu! Mają na plecach haftraka! Otaczają ich! Już się nie podniesie! Co to do cholery było? To na pewno terny! Nie przestawać! Osłaniaj ich, żeby mogli wesprzeć Sussmana!
O Jezu. Mam cię! Trzymaj się! Nie! Uciekaj stąd! Szybko! Mam skrzydła szeregowe! Nie, sierżancie! Bo nie jestem twoim jebanym aniołem stróżem! Kurwa mać! Straciłem tam dwóch ludzi! Musimy wziąć się w garść i zdjąć te działa! Ruchy! Nie widzę Zussmana! Niech to szlak! Byli razem, kiedy wieża się zawaliła! Najlepsze, co możemy, to utrzymać pozycję! Szkopy nie mogą się tu dostać! Jak chcesz, mam zapasowe granaty! Musimy ich osłaniać! Potrzebuję wrogich pozycji! Dobrze się zabij! Granaty! Działo wciąż strzela! Samą głowę! Nie widzę Zussmana! Granat! Byli razem, kiedy wieża się zawaliła! Najlepsze, co możemy, to utrzymać pozycję! Szkopy nie mogą się tu dostać! Jak chcesz, mam zapasowe granaty! Utrzymać pozycję! Rzucam granat! No dalej! Musimy ich osłaniać! Ogień zaporowy! Nadchodzą z południa! Strzelać dalej! Działo wciąż strzela! Nadchodzą z południa! Biegają po schodach! Szkopy będą próbować otoczyć naszą pozycję! Użyj miotacza ognia, żeby ich odeprzeć! Taki... Wrogowie przed nami! Granaty i dymne, Daniel! Zaraz rzucą bomby!
Zosman! W porządku. Dobra robota, panowie. Daliście z siebie wszystko. Szwaby zaczęły zjewać. To był kawał dobrej roboty. Nieźle się spisali, prawda, sierżancie? Może myliłeś się co do nich? A więc takie z was ciche wody. Byłem dla was zbyt łagodny. Teraz zobaczymy, na co was stać. Gdybyśmy dali mu głowę Hitlera, na tacy narzekałby, że taca jest brudna. Oby tak dalej. A wojna lada chwila dobiegnie końca. Dlatego musimy się postarać. Dobra, wchodzę w to. Kazać, trzeba być gotowym na wszystko. W tym współpracę z SOE, brytyjskimi specsiłami. Szykują coś dużego. Pewniakiem. Davis tu jest. Ruch oporu doniósł nam o niemieckim pociągu przewożącym rakiety V2. Posłużą do ataku na nasz punkt pod Argenton. Mamy akurat tyle czasu, by zorganizować zasadzkę. Trzeba go zatrzymać. Udowodniliście swą wartość pod Marigny, dlatego to przypadnie wam. Dziękujemy, ale do tego potrzeba więcej ludzi z SER. Po to przydzielam wam ludzi z SOE. Udziela się wam praca w polu? Proszę się nie martwić. Praca jest i dla was. Akcję prowadzą agenci Vivian i Crowley. Pracowali z ruchem oporu i dobrze znają ten teren. Zdajcie się na nich. Słyszeliśmy o Marigny. Niezwykła akcja. To zasługa zespołu. To był obowiązek. Świetnie, ale to dopiero rozgrzewka. To nie jest zwykły pociąg z zaopatrzeniem. To jest prawdziwa forteca. Nasz kontakt w ruchu Rousseau obiecała pomoc, choć przez ataki na ich siatkę możemy liczyć tylko na siebie. Więc los Paryża zależy od was. Przypomina mi to zrzut nad Vercors. Tę zasadzkę na patrol Gestapo. Jaka z ciebie romantyczka. Dobra, to nasz cel. Trzeba szkopom przyznać. Pociąg jest na czas. Cholernie duży pociąg. I dobrze opancerzony. To pancerzug. Rakiety V2 mają zasięg 320 km. To wystarczy, żeby zaatakować Paryż. Nie mogą dotrzeć do wyrzutni. Wróg przed nami! Dobra, Vivian i ja się ich pozbędziemy. Turner, to będzie sygnał dla was. Daniels, ty i Zussman popisaliście się w Marigny, więc będziecie ich osłaniać. No dalej! W drogę! Nie wychylać się. Założyć tłumiki. Zdejmij tego snajpera. Użyj noża, Daniels. Dobra robota, Daniels. Kurwa! Crowley, pociąg odjeżdża! Nie możemy dać mu uciec! No!
się, rozproszyć się! Daniel, drzwi! Trafiłem się! Kurwa! Daniel, wstawaj! Wszyscy do dziwu! Musimy zatrzymać ten pociąg! Jazda, jazda! Trzymaj się! Kurwa, uważaj! Trzymaj się, drogi! Trzymaj się, balon! Trzymaj się! Widzisz go? Tam jest! Gaz do derby! Gazu! W lewo! Zgubimy go! Skręć! Staram się! Pod mostem! Szybciej! Do deki! Cholera, strzela do nas! Uwaga! Pośpiesz się, Daniel! Ja mogłem prowadzić. Masz szansę! Łap za kierownicę! Kurwa! Rozwali! Rozwaliłem! Jedź równo! Rzucają granaty! Czołg! Musimy dostać się naprzód pociągu! Strzelaj dalej! Na górze! Wewnątrz wagonu! Szykuje się ich więcej! KM-y! Dziesiątkę, Daniel! Uciekaj stąd! Nie trafią nas, jeśli będziemy za blisko! Granat! Mam go! Kurwa! Jeep się rozpada! Wstać! Kurwa! Trzymaj się! O kurwa. Cośmy tu odjebali. Nie wierzę, udało się. To dopiero akcja. Oby Styles miał swój aparat. Może nawet Pearson odpuści nam na kilka minut. Uwaga! Za mną. Zabiorę was do plutonu. Przepraszam, ale kim ty jesteś? Przyjacielem. Szybko. Daniels, mam dla ciebie apteczkę! Muszę przeładować! Potrzebuję apteczki!
Wsparcie z dołu! Wygląda na to, że znowu przed nami. Wasz pluton jest tam. Ci ludzie należą chyba do pana. O, poznaliście Rousseau. Jest członkinią ruchu oporu. Zabiła Szkopa, który do nas mierzył. Mogłabyś czasem któregoś przesłuchać. Szkoda na nich zachodu. Myślałem, że po was. Chyba narobiliście trochę szkód. Mieliśmy zatrzymać, a nie zniszczyć pociąg. Tak, bardzo mi przykro, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Dobra wiadomość jest taka, że zaalarmowaliśmy wszystkich pieprzonych Szkopów w całej okolicy. Więc lepiej się zbierajmy. Musimy najpierw wykonać misję. Prawda, majorze? Musicie pomóc nam. Nie wiem jak, ale Zeus i ja przetrwaliśmy katastrofę pociągu. Potem spotkaliśmy się z pewną twardą francuską. Nazywała się Rousseau. Należała do ruchu oporu, jeśli potraficie w to uwierzyć. Kazała nam wyciągnąć z wraku jakieś papiery. Potrzebowała ich na misję w Paryżu. Potem miała dla nas kolejne zadanie.